Od początku próbujemy być razem, bo tylko razem możemy tworzyć rzeczy wielkie. Wierzymy, że każda poświęcona naszym dzieciom złotówka to inwestycja w przyszłość. Wczoraj miałem przyjemność wspólnie z panią Magdą być w instytucji Unii Europejskiej. Miasto Gdynia otrzymało niezwykle prestiżowe wyróżnienie, dlatego że jest to nagroda przyznana miastu Gdyni za zajęcie trzeciego miejsca spośród 52 miast analizowanych w kontekście dostępności. Warto tym powiedzieć, że Gdynia pod względem dostępności dla wszystkich osób zrobiła niezwykle dużo. Oczywiście dużo wyzwań przed nami, ale chodzi o dostępność dla wszystkich mieszkańców, aby ta jakość życia w mieście dotyczyła każdej pojedynczej osoby, niezależnie od tego, czy jest to osoba starsza, czy jest to rodzic z wózkiem, czy jest to osoba z niepełnosprawnością. Chodzi o to, aby wszystkie działania w mieście były dostępne dla wszystkich i to właśnie zostało docenione, to niezwykle prestiżowe. Nagrodą Unii Europejskiej. Od wielu lat bardzo ciężko pracujemy, dlatego dostaliśmy tę nagrodę, bo nie jest to docenienie jednego pojedynczego projektu, jakiejś procedury czy innej inwestycji. To jest docenienie ogółu działań. Chodzi o z jednej strony o inwestycje, o działania remontowe, ale chodzi przede wszystkim także o edukację, tolerancję, o pracę w tym obszarze bardziej mentalnym, abyśmy wszyscy działali na rzecz każdego pojedynczego mieszkańca naszego miasta. W Gdyni bardzo prężnie działa Teatr Bro, który składa się z osób z niepełnosprawnością intelektualną i to na tym filmie, który był przedstawiany o Gdyni, fajnie było widać. Było widać też kibiców niepełnosprawnych, których mamy, którzy też działają, żeby obiekty sportowe były dostępne, żeby były audiodeskrypcje na meczach. I to szczególnie było właśnie docenione przez komisję.